maju 2023 roku Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty przeprowadził badanie, którego celem było wskazanie stopnia obciążenia nauką uczniów oraz określenie oczekiwań rodziców wobec szkoły. Zaproszenie rozesłano do wszystkich szkół, a także poproszono wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o przekazanie informacji o badaniu do wszystkich prowadzonych jednostek. Zaproszenie do wypełnienia ankiety przyjęło blisko 16 tysięcy rodziców oraz prawie 6 tysięcy nauczycieli. Wyniki tego badania wskazują na istnienie kilku konkretnych problemów i wyzwań w polskim systemie edukacji. Przykładowo zbyt duże obciążenie nauką, brak samodzielności w wykonywaniu zadań, brak czasu na utrwalenie materiału, czy priorytety w kształceniu, które co prawda wśród rodziców i nauczycieli się pokrywają, ale stawiają przede wszystkim na zapewnienie uczniom umiejętności współpracy, rozwiązywania problemów, a na przykład nie na zdobywanie wiedzy. Dzisiaj zastanowimy się tak naprawdę, jak tym wyzwaniom możemy się przeciwstawić, czy rzeczywiście bez zmian podstaw programowych nie rozwiążemy problemów polskiej oświaty, a może podstawy programowe są jedynie kozłem ofiarnym kryzysu edukacji w Polsce. Nasze spotkanie jest odpowiedzią właśnie na to badanie, na ten postulat. Jest to taką odpowiedzią w mikroskali. Będziemy dzisiaj rozmawiać z nauczycielkami i będziemy chcieli porozmawiać o tym, jak naprawić sytuację w polskiej oświacie. Ze mną są dzisiaj pani Lucyna Dąbrowska-Orzuk, dyrektorka Szkoły Podstawowej 68 we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Agnieszka Jankowiak-Majk, czyli tak zwana babka od histy, nauczycielka historii WOS, aktywistka edukacyjna, tutorka, trenerka i publicystka, która aktywnie działa na rzecz zmiany edukacji w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Postanowiłem, że punktem wyjścia do naszej rozmowy staną się właśnie te wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli i rodziców dotyczącej problemów edukacji w Polsce. I wybrałem te kwestie, które dotyczą bezpośrednio nauczania i uczenia się, czyli podstawy programowe, ramowe plany nauczania i edukacyjne obowiązki uczniów. I tutaj chciałem na początku zapytać pani Agnieszki, jak to jest właśnie z tym, że te podstawy programowe pojawiają się w przestrzeni publicznej cyklicznie, są na ten temat różne debaty i czy to znaczy, że one stają się szybko nieprzystające do rzeczywistości, czy zawierają jakieś błędy? A może po prostu są kozłem ofiarnym mankamentów polskiego systemu oświaty, więc chciałem tak ogólnie zapytać, co jest z nimi nie tak. I zanim też pani odpowie, chciałem poprosić o może takie krótkie wyjaśnienie, czym w ogóle te podstawy programowe są i do czego służą. Podstawa programowa to jest ten najważniejszy dokument, który powinniśmy, czy jesteśmy zobligowani do tego, żeby zrealizować na naszych lekcjach wraz z uczniami i uczennicami. W zasadzie to uczennicy realizują i opanowują i materiał, i opanowują umiejętności, zdobywają wiedzę, szerzej bym powiedziała, że powinni zdobywać po prostu kompetencje. I podstawa programowa ma być takim ogólnym kierunkiem i na takim poziomie meta wskazówką, jak to zrobić z poszczególnych przedmiotów. Natomiast faktycznie w debacie publicznej się pojawiają od bardzo dawna. My w 2019 roku z taką siecią organizacji różnych społecznych, pozarządowych, również ze Związkiem Miast Polskich, robiliśmy naradę obywatelską o edukacji. I to było też bardzo ciekawe badanie, bo w sposób taki partycypacyjny też kilka tysięcy osób właśnie tak de facto z ulicy wzięło w nim udział i w takich dyskusjach stolikowych rozmawiali o bolączkach. I te podstawy programowe tam się pojawiały. Nie zawsze uczestnicy, uczestniczki badań byli w stanie nazwać właśnie to, dlatego to jest słuszne, żeby zdefiniować oczywiście podstawy programowe, ale mówili o tym, że właśnie, że jest za dużo nauki, że jest za dużo wpływania na pamięć. Nauczycielki, nauczyciele mówili o podstawach programowych już wtedy, a temat powraca jak bumerang i tutaj się zgadzam. Czy jest kozłem ofiarnym? Trochę tak i trochę nie, bo podstawy programowe moim zdaniem są archaiczne, to znaczy są przeładowane, faktycznie są zbyt szczegółowe i tak trochę dwutorowo to idzie, to znaczy z jednej strony mamy preambułę, czyli taki wstęp do podstawy programowej, i ona moim zdaniem jest całkiem nowoczesna, jest tam duży nacisk na kompetencje, są fajne wskazówki, jak w ciekawy sposób, na przykład, nie wiem, z historii w szkole podstawowej, nacisk na realizację projektów, tak? Czyli wszystko to, co byśmy chcieli i uważamy, że powinno być realizowane na lekcjach, natomiast z drugiej strony przychodzą te wymagania szczegółowe i ich jest za dużo, one są faktycznie zbyt szczegółowe, one jakby nie idą w parze z tą preambułą, czyli tak jak preambuła mówi, że trzeba kształcić myślenie krytyczne, tak w podstawie programowej na przykład z mojego przedmiotu z historii jest, że uczeń wymienia, opisuje, charakteryzuje, tak,
a nie porównuje, wyraża swoje zdanie, krytycznie przygląda się zagadnieniu albo, nie wiem, współpracuje, żeby. Czyli te czasowniki tak zwane operacyjne, one faktycznie są bardzo nastawione na wiedzę, taką wiedzę szczegółową, wiedzę, którą należy wyryć na pamięć i na to absolutnie należy narzekać. Natomiast dosyć często mam wrażenie, te podstawy programowe bywają mylone z programami nauczania, czyli już tym uszczegółowieniem podstawy, a przede wszystkim bywają mylone z podręcznikiem. To znaczy wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że nie musi zrealizować podręcznika szkolnego, że nie musi zrealizować wszystkich treści, które tam znajdziemy. Co więcej, w ogóle nie musi pracować z żadnym podręcznikiem. I w tym znaczeniu podstawy programowe bywają trochę takim kozłem ofiarnym, ale jednocześnie jestem głęboko przekonana, że są do przebudowy. Nauczyciele w tym badaniu, którzy wzięli udział, zadeklarowali, że nie są w stanie zrealizować średnio 12% materiału zapisanego w tej podstawie programowej. Więc chciałem zapytać pani Lucyno, czy do pani jako dyrektorki szkoły też docierają takie deklaracje od nauczycieli? I jeśli tak, to co pani z tą wiedzą robi? Tak naprawdę my niewielki wpływ mamy w tej chwili na to, żeby wyrzucić w cudzysłowie coś z treści podstawy programowej, dlatego że one, tak jak przedmówczyni powiedziała, one są opisane w sposób zakuć i zapomnieć tak naprawdę. Tak jak preambuła faktycznie jest bardzo nowoczesna, wskazuje na to, co w tych badaniach wskazywali i nauczyciele, i rodzice. Tak, jeżeli przechodzimy do treści poszczególnych przedmiotów, to nawet, ja sobie tak przejrzałam przed dzisiejszym spotkaniem, nawet przy wychowaniu fizycznym, które z natury już chciałoby się było nastawione na taki zdrowy rozwój fizyczny, są również elementy zapamiętania, wyjaśniania. W związku z tym nauczyciele po prostu gonią, ale ja się nie zgadzam do końca z tym, że tylko podstawa programowa, czyli ten zbiór informacji, które dzieci w całej Polsce, bez względu na to, w jakim regionie żyją, mają to samo opanować. I nie zgadzam się z tym, że tylko i wyłącznie podstawa programowa jest problemem. Problemem są tutaj również ramowe plany nauczania, bo nauczyciel, który ma tylko jedną godzinę danego przedmiotu, on nie jest w stanie zorganizować w wolny sposób, w sposób taki, żeby był czas, żeby powoli nad wszystkim się zastanowić, tej lekcji. Nie może zgromadzić kilku lekcji razem, żeby pójść na przykład na wycieczkę, gdzie w wielu miejscach są zalecenia wyjścia poza szkołę, dlatego że za chwileczkę nauczyciel innego przedmiotu zostanie pozbawiony możliwości realizacji tej godziny. Plus to, że wystarczy zwykłe zwolnienie lekarskie i w przypadku jednej godziny to jest bardzo dużo nieobecności nauczyciela. Do tego wszystkiego dodałabym przyjmowanie nauczycieli na studia. Nie każdy człowiek powinien być nauczycielem. Niestety od wielu, wielu lat się wskazuje na tak zwaną negatywną selekcję do zawodu nauczyciela i dopóki my nie zmienimy sposobu kształcenia nauczycieli, nie zapewnimy nauczycielom kompetencji do nauczania kilku przedmiotów, to wtedy zawsze w szkole będzie gonitwa, bo szkoła jest w tej chwili miejscem, w którym się goni, po prostu się goni poszczególne lekcje. W tej preambule podstawy programowej wspomnianej już jest takie zdanie, które mówi, że tym najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Czy szczegółowość tych wymagań wypunktowanych w podstawie programowej rzeczywiście na to pozwala, bo jakby jakimi kompetencjami w ogóle powinni się wykazać ci nauczyciele, żeby osiągnąć taki cel? Jak to w ogóle sprawdzać, jak to osiągać? Tutaj zaczęła też już pani wspominać o kształceniu nauczycieli, to może tym wątkiem powinniśmy podążyć. Ja mogę opowiadać o szkole podstawowej, dlatego że mam wrażenie, że troszeczkę się znam na szkole podstawowej. W klasach 1-3 mamy jednego nauczyciela, który prowadzi zajęcia z tymi dzieciakami i w związku z tym on ma czas i możliwości zorganizowania sobie tak procesu edukacyjnego, że jest w stanie pochylić się nad każdym swoim uczniem, dlatego że za chwilę ich wszystkich zna. Nauczyciel na drugim etapie edukacyjnym, czyli klasy 4-6, jeżeli nie jest polonistą, nie jest matematykiem, to ma ogrom dzieci, których może do końca nie zdążyć poznać i podział przedmiotowy taki, jaki obowiązuje w polskiej szkole, czyli oddzielnie geografia, oddzielnie biologia, oddzielnie fizyka, oddzielnie chemia, nie sprzyja całościowemu spojrzeniu na ucznia.
Dlatego, że do każdego z tych przedmiotów generalnie w polskiej szkole mamy wąskiego specjalistę. To jest nauczyciel, który kiedyś poszedł na, nie wiem, studia matematyczne, studia biologiczne, niekoniecznie nauczycielskie, a później zrobił tak zwane uprawnienia pedagogiczne i jest dzisiaj nauczycielem. Nie ma kształcenia nauczycieli, na przykład w bloku humanistycznym czy w bloku nauk ścisłych, tylko każdy z nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego jest już wąskim specjalistą i to na pewno nie sprzyja. Plus to, że tak jak nauczyciele mi opowiadają, mają na studiach bardzo mało psychologii, bardzo mało pedagogiki, a zwłaszcza psychologii rozwojowej. W związku z tym to też nie pomaga im w rozwoju samego siebie. Pani Agnieszko, a jak pani uważa, jakie właśnie przełożenie ma to, co jest zapisane w podstawie programowej na lekcje, które dzieją się realnie w szkole? Ja mam takie wrażenie, że tą preambułę to pisała zupełnie inna osoba, niż później kontynuowała wymagania szczegółowe. Dokładnie. Te osoby nigdy nie poszły ze sobą na tą symboliczną kawę, nie usiadły i nie pogadały o tym, jak to jakoś uwspólnić. Więc w całej rozciągłości się zgadzam z tym, o czym mówi pani Lucyna. Mam bardzo podobne refleksje, to znaczy nauczyciele, nauczycielki są kształceni coraz lepiej, ja bym powiedziała, bo obserwuję sobie, współpracuję też z uczelniami i wiem, że wprowadzają też ciekawe na przykład nowe metody, czy ta edukacja jest taka bardziej nowoczesna, ale jednocześnie faktycznie kształcimy wąskich specjalistów, którzy idą na lekcje na przykład historii, będę uderzała w swój przedmiot, i de facto, patrząc na podstawę programową, podręczniki mają za zadanie wykształcić przyszłego nauczyciela historii. A historia powinna być pretekstem, tak? I powinna być takim pomostem do teraźniejszości, do przyszłości. Powinno się na tym przedmiocie kształcić kompetencje i kluczowe, to jest oczywiste, bo musimy je kształcić, ale i kompetencje przyszłości, które są wspomniane w preambule do podstawy programowej, tylko właśnie potem te wymagania szczegółowe nie są odzwierciedleniem tych elementów właśnie preambuły. I teraz też uważam, że zdecydowanie więcej już na studiach powinniśmy mieć psychologii, neurodydaktyki, która tak rozwija się wspaniale w ostatnich latach. Wiedza o mózgu nastolatka już powszechnie dostępna, w ogóle nie ma żadnego odzwierciedlenia w kształceniu na studiach czy w wiedzy dzisiaj w kompetencjach nauczycieli i nauczycielek i trudno ich winić. Więc to na pewno jest moim zdaniem dosyć dużym problemem, kwestia tego kształcenia. Myślę też, że takie projektowanie lekcji właśnie w taki stary sposób, to jest coś, co cały czas pokutuje. W czasie, kiedy już nie mamy takiego kultu tylko i wyłącznie wiedzy, bo kompetencja, tak posługujemy się tymi pojęciami swobodnie, ale kompetencja to jest wiedza, umiejętność i postawa, czyli to jest coś zdecydowanie szerszego niż taka czysta wiedza, a właśnie te podstawy programowe są skupione na czystej wiedzy i myślę, że czas już tego minął, tak, że dzisiaj chciałabym, żeby moi uczniowie, uczennice umieli się uczyć na przykład po prostu czegokolwiek, nie tylko historii, żeby umieli się uczyć ogólnie, żeby umieli zapominać rzeczy, które już na przykład się nauka udowodniła, że już nie są prawdziwe, że się zdezaktualizowały, żeby myśleli krytycznie, tak? I to jest na pewno wielkie wyzwanie i w tym nauczyciele, nauczycielki potrzebują dużego wsparcia. Jeśli chodzi o tę negatywną, tak zwaną selekcję do zawodu, na studiach nauczycielskich jest bardzo dużo świetnych osób, które się idealnie nadają do szkoły. Tylko że te osoby nie wybierają szkoły jako swoje miejsce pracy. Ja przez wiele lat współpracowałam z praktykantami, praktykantkami w poprzedniej szkole, w której uczyłam i przewinęło się, że tak powiem, przez te moje sale lekcyjne naprawdę kilkanaście, jeśli nie więcej młodych osób. I niestety zdecydowana większość tych osób, która naprawdę miała świetne podejście do dzieciaków, uczyła w sposób bardzo nowoczesny, miała takie, po prostu była człowiekiem dla tych dzieci, lubiła te dzieci. To są takie bazowe rzeczy, ale jakby nie wszyscy nauczyciele, nauczycielki po prostu lubią dzieci, nie? Więc nie powinni się znaleźć w sali lekcyjnej. Oni to wszystko mieli, ale jak oni się dowiadywali, jakie są warunki zatrudnienia w oświacie, to rezygnowali, bo w każdym innym miejscu z tymi kompetencjami, też miękkimi, które mieli bardzo, bardzo dobrze wykształcone, po prostu znajdowali o wiele, wiele lepsze warunki. Więc ta tak zwana negatywna selekcja do zawodu jest efektem polityki oświatowej w Polsce po 1989 roku. Będę tutaj bezlitosna dla wszystkich ugrupowań, które rządziły Polską, ponieważ nie zapewniono godnych warunków pracy nauczycielom, nauczycielkom. Ich warunki pracy się pogarszają, pensje lecą, po prostu oscylują na poziomie minimalnej, krajowej. Nikt przy zdrowych zmysłach, kto jest świetnie wykształcony, przypominam, bo nauczyciele w ogóle są jedną z najlepiej wykształconych grup zawodowych w Polsce, nikt przy zdrowych zmysłach nie pójdzie do szkoły. No chyba, że jest taką, mówimy takie w naszym środowisku edu wariaci, edu wariatki, jest dosyć dużo takich osób i świetnie, że są,
ale dzisiaj to jest jakiś heroizm, mam wrażenie, żeby wytrwać w szkole publicznej, nawet w fajnym środowisku, bo jak słucham pani Lucyny, to jest mi tak ciepło na sercu, podejrzewam, że musi być wspaniałą dyrektorką. Natomiast nawet w tak sprzyjającym środowisku ciężko jest wytrwać, jeśli potrzeby tak zwanego niższego rzędu nie są zaspokajane, a zarobki na poziomie minimalnej krajowej przy genialnym wykształceniu, przy takiej odpowiedzialności, przy tak wymagającej pracy, to jest po prostu skandal. Czyli gdzie powinniśmy w ogóle zacząć tą dyskusję na temat zmian? Zastanawiam się też jeszcze tutaj trochę nad tymi dokumentami, czy podstawy programowe, programy nauczania i te trzecie, tak zwane ramówki, czy te dokumenty mają jakkolwiek taką sprawczość i możliwość przełożenia się też na sytuację nauczycieli? Ja twierdzę, że nie. Tak jak zauważyła pani Agnieszka, notabene dziękuję za komplement, jeżeli nie podniesiemy znacznie, naprawdę znacznie wynagrodzeń dla nauczycieli, nie stworzymy sytuacji, że na studia nauczycielskie będzie się ubiegało kilku kandydatów na jedno miejsce, nie zmienimy sposobu kształcenia właśnie na przygotowanie go do uczenia nie tylko jednego przedmiotu, ale kilku. Zresztą takie próby w którymś tam momencie były podejmowane, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, później zarzucono je, to zawsze będziemy mieli problem tego, a zwłaszcza w dużych miastach, że nauczyciel jako osoba świetnie wykształcona pójdzie po prostu zarabiać pieniądze i to się dzieje w dużych miastach. Proszę mi wierzyć, że w wielu szkołach wrocławskich jest taka sytuacja, że w zasadzie szkoły trzymają już tylko i wyłącznie osoby, które mają uprawnienia emerytalne. One nie będą miały komu przekazać swojego doświadczenia, bo sama pamiętam, że jak po studiach zaczęłam pracę w szkole, to wydawało mi się, że muszę wszystkiego nauczyć moje dzieci, czego mnie nauczono na studiach. Później dopiero człowiek nabiera dystansu, patrzy na tą naukę w trochę inny sposób, stara się dotrzeć do każdego ucznia. W związku z tym pierwszym moim zdaniem warunkiem jest po prostu podniesienie tak znacząco wynagrodzeń nauczycieli, żeby oczekiwać, że na studia nauczycielskie będzie taka sama konkurencja, jak na przykład na studia, no już nie powiem informatyczne, bo to już byłabym straszną idealistką, ale przynajmniej na medycynę. Czyli wybrzmiewa to, że tak naprawdę taką grupą, od którą warto by zacząć tą całą dyskusję, są nauczyciele, nauczycielki, które potrzebują tak naprawdę lepszych warunków do prowadzenia efektywnej pracy. Natomiast ja chciałbym wrócić jeszcze do wyników badania i skupić się trochę na uczniach, bo czas odrabiania lekcji w domu według właśnie tego badania przeprowadzonego przez Związek Miast Polskich to od 13 do 18 godzin tygodniowo, czyli od 2,5 do 3,5 godziny dziennie. I uczniowie ci nie są samodzielni w nauce, tylko połowa ze szkół podstawowych i 3/4 z liceum ogólnokształcących realizuje zadania samodzielnie. W pozostały czas nauki angażuje rodziców lub osoby trzecie. Czy w takim razie polscy uczniowie potrafią się uczyć? Czy pani Agnieszko, czy pani uczniowie na przykład potrafią uczyć się samodzielnie? Jaka jest rola właśnie pani w osiągnięciu takiej, wydawałoby się, kluczowej umiejętności przez uczniów? Ja jeszcze dosłownie na sekundkę wrócę do tego wcześniejszego pytania, bo chciałabym bardzo, żeby to wybrzmiało, że jak to zrobić, prawda, i od czego zacząć, żeby zmienić gdzieś tam tę edukację w Polsce, to ja się bardzo cieszę, bo to się w ogóle dzieje i będzie można niedługo, mam nadzieję, rozliczać partie opozycyjne, czy się wywiążą z tej obietnicy. Ponieważ no, już jakiś czas temu, wiele, wiele miesięcy, został wypracowany taki obywatelski pakt dla edukacji. I tam ten temat, o którym my dzisiaj mówimy, czyli podstawy programowe, to przeciążenie wiedzą szczegółową i tak dalej, jest ujęty. Tam jest 10 punktów i jest między innymi taki punkt, że szkoła powinna być szkołą kompetencji kluczowych, a nie szczegółowych wiadomości. Jest postulat odchudzenia podstaw programowych, tak, zmiany paradygmatu w ogóle. Zamiast takiego nacisku na szczegółowe wiadomości, to kształcenie właśnie tych kompetencji, o których rozmawiamy. Więc świetny dokument, warto sobie do niego zajrzeć, jeśli się Państwo interesujecie. Mam nadzieję, że tak, bo to jest najważniejsza rzecz na świecie, edukacją. I ten dokument podpisały partie opozycyjne dzisiaj. Nie dosłownie dzisiaj, tylko paręnaście dni temu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli jest jakiś punkt wyjścia takiej głębokiej reformy, co do której zgadzają się no, różni ludzie zaangażowani w edukację, więc to jest taki trochę wzór, powiedziałabym, chyba fiński. Nie chcę tutaj gloryfikować tego systemu, ale na pewno ma dużo ciekawych rozwiązań i taki ponadpartyjny pakt dla edukacji jest bez wątpienia czymś, czego potrzebujemy i na pewno tego, żeby się zajęli tym wreszcie specjaliści i specjalistki. A wracając do zadań domowych, to ja jestem przerażona, kiedy o tym czytam, bo naprawdę robiłam niedawno takie ćwiczenie z moją młodzieżą, też od niedawna pracuję w szkole podstawowej i zapytałam, co chcecie powiedzieć dorosłym,
i oni tam pisali właśnie o tym, że na przykład realizowanie swojej pasji na dworze to nie jest marnowanie czasu. Albo jakby uznajcie, że bardzo się staramy i bardzo dużo uczymy, nawet jeśli wydaje wam się, że tak nie jest. I akurat w mojej szkole na przykład nie ma czegoś takiego jak zadania domowe, takie typowe, typu ja nie zdążę czegoś zrobić na lekcji, więc w domu sobie dokończcie tam, wytłumaczcie te dwa pojęcia, co jest dosyć taką, powiedziałabym, codziennością w polskiej szkole. I można to zrobić w szkole, no jestem w szkole publicznej, choć alternatywnej, bo w tej chwili pracuję w szkole takiej franetowskiej, ale jest to normalna szkoła, do której można się z rejonu zapisać po prostu i nie ma czegoś takiego jak zadanie domowe. Oczywiście dzieci i młodzież wiedzą, że w domu mają powtarzać materiał, że mają wykonywać ćwiczenia, że mają powtarzać, nie wiem, słówka czy rozmawiać po angielsku na przykład, ale właśnie nie ma takich typowych zadań domowych i da się to zrobić, bo dziś w ogóle mówimy coraz więcej o chociażby dobrostanie, tak, psychicznym, z którym mamy olbrzymi problem, trochę zahaczamy pewnie o inne zagadnienie, ale myślę, że to się bardzo wiąże. To znaczy, jeżeli młody człowiek w szkole spędza więcej czasu niż dorosły człowiek na etacie, a potem jeszcze po przyjściu do domu ma 2 godziny, 3 godziny ślęczenia nad książkami, to coś zrobiliśmy bardzo, bardzo źle. Więc myślę, że da się to zrobić, da się zrezygnować, zwłaszcza takich nie zawsze przemyślanych zadań domowych, tak? Bo oczywiście nie da się wykształcić wielu kompetencji, czy nie da się nauczyć uczenia się bez powtarzania regularnego, ale to jest coś innego niż to klasyczne zadanie domowe. I nie wiem, czy nadal tak jest, ale w Wielkiej Brytanii kilka lat temu czytałam o takim rozwiązaniu, że pierwsze 2 tygodnie szkoły oni poświęcają na to, żeby nauczyć dzieciaki, jak się uczyć, jakimi metodami można pracować, poznać swoje jakieś style percepcji i tak dalej. To też jest świetne rozwiązanie, żeby najpierw skupić się na tym poziomie meta, czyli właśnie nauczyć ludzi uczyć się, nauczyć, nie wiem, pracować w zespołach, rozwiązywać problemy, myśleć twórczo i tak dalej. Przecież wiemy, jak to zrobić, znamy ćwiczenia. To są ćwiczenia na rozwijanie kreatywności na przykład. One nie są bardzo skomplikowane. I najpierw coś takiego zapodać, powiem tak kolokwialnie, młodzieży, a dopiero później przystąpić do takiego bardziej szczegółowego kursu i to już nam zupełnie zmienia, prawda, podejście do młodego człowieka. Także ja jestem przeciwniczką tego ślęczenia nad książkami, tego wkuwania na blachę, zupełnie archaicznego jakiegoś modelu. Tak, ja mówię o tym, że to jest taki postpruski. Nie mam odwagi mówić, że to jest cały czas system pruski. Myślę, że bez przesady, ale jednak dużo tych elementów się znajduje w świecie, który jest zupełnie inny, w którym po prostu z dnia na dzień coś nam wywraca świat do góry nogami. Pandemia, wyzwania związane z dziećmi ukraińskimi w Polsce, czy w ogóle edukacja w cieniu traumy, sztuczna inteligencja, to są wszystko rewolucje. I tutaj system edukacji musi nadążać. Kto ma nadążać, jak nie właśnie system edukacji? A nie nadąża. Wspomniała Pani o tym, że to też wybrzmiało w badaniu, dlatego jeszcze bardziej chcę to podkreślić, że jeśli dodamy ten czas przebywania dziecka w szkole, do tego właśnie odrabiania lekcji, czyli jak wspomniałem 13-18 godzin tygodniowo, plus jeszcze jakieś dodatkowe aktywności takie około rozwojowe, to wychodzi zdecydowanie więcej czasu niż dorosła osoba przepracowuje na etacie, więc to jest alarmujące. Pani Lucyno, czy i w jaki sposób organizacja pracy w szkoły może ten proces samodzielnej nauki wesprzeć? Jeżeli chodzi o zadania domowe, tutaj całkowicie się zgadzam z panią Agnieszką. Mało tego, bo w tej chwili przeciętnie uczeń jest w stanie wykorzystać no właśnie sztuczną inteligencję do odrabiania za niego zadań domowych, z czego my sobie jeszcze do końca nie zdajemy sprawy. I w związku z tym tradycyjne zadania, które jest w stanie napisać, wykonać AL, nie mają już najmniejszego sensu. Tak jak powiedziała pani Agnieszka, one powinny pozostać, ale po to, żeby ucznia uczyć uczenia się, dlatego że my nie wiemy tak naprawdę, w jakim świecie on będzie za parę lat żył. My nie wiemy, jakie kompetencje takie poza miękkimi i umiejętnością nauki on będzie potrzebował, na pewno będzie potrzebował współpracy, ale wszystko wskazuje na to, że wiele zawodów, które obecnie istnieje, one za parę lat przestaną istnieć. W związku z tym wskazywanie zadań domowych na zasadzie zapamiętaj, udowodnij i tak dalej, tych, które zmuszają do zakuwania, mija się kompletnie z celem. Owszem, zgodzę się, że no, w przypadku nauki języków obcych, no, te słówka niestety trzeba zapamiętać poprzez różne ćwiczenia, no bo bez tego dalej nie ruszymy. Niemniej jednak myśmy nawet w mojej szkole próbowali wykorzystać nauczycieli świetlicy, bo na szczęście zmienił się kiedyś przepis o kompetencjach nauczycieli świetlicy. On już nie musi być tylko i wyłącznie po pedagogice opiekuńczej, tylko może to być każdy nauczyciel w szkole i oni, nauczyciele w ramach godzin świetlicowych służyli właśnie pomocą uczniom. I tu mam dowód na to, że uczniowie
niekoniecznie chcą wykorzystać tych nauczycieli, żeby na przykład powtórzyć, odrobić zadanie domowe, skorzystać z pomocy. I jeszcze jedną rzeczą, którą ja zauważam jako dyrektor szkoły, że my wszyscy jesteśmy zafiksowani na ocenach. Zafiksowani jesteśmy my, nauczyciele, zafiksowani są rodzice, no chyba najmniej w tym wszystkim zafiksowani są uczniowie. Ten system oceniania obowiązujący w Polsce, on się ma nijak tak naprawdę do tego, co młody człowiek powinien sobą prezentować. Ja jestem przekonana, że nawet nauczyciel, który otworzy treści ze swojego przedmiotu i gdyby miał napisać egzamin czy opowiedzieć, miałby z tym problemy. A przecież dzisiaj wystarczy po prostu zwykła aplikacja w telefonie komórkowym, żeby on sobie umiał odpowiedzieć, myślę o uczniu, na wiele pytań. Ocena jest u nas miernikiem ucznia. Ma ocenę celującą, jest świetnym uczniem. Niekoniecznie pokrywa się to w jego postawach i w tych celach, które przyświecają samej podstawie programowej. Stąd również, bo to nie jest kwestia tylko tego, że dziecko sobie nie radzi. Od lat miliona, dinozaury jeszcze po ziemi chodziły, jak w polskiej szkole były popularne korepetycje. I to i nic się w tym kierunku nie zmienia, bo cały czas jesteśmy zafiksowani na ocenach. Ja przypuszczam troszeczkę, że my jako społeczeństwo nie mamy również zaufania do państwa. Jeżeli my nie zadbamy o swoje dziecko, to państwo o nasze dziecko nie zadba. I stąd ten rynek korepetycji, bo nie wszystkie dzieci, które korzystają z korepetycji, w ogóle muszą z nich korzystać. Jeżeli już mówimy w ogóle o konieczności korzystania z korepetycji. Druga rzecz, nie zdajemy sobie sprawy jako ludzie dorośli, że dla dziecka naprawdę ten czas spędzony na, no niestety trzepaków już nie ma, ale gdzieś tam z kolegą, koleżanką na ławce jest czasem bezcennym i nawet godzina odrabiania zadań domowych nie zastąpi 15 minut chociażby takiego w cudzysłowie bezproduktywnego spędzania w swoim towarzystwie rówieśniczym. A tego zwłaszcza w dużych miastach widać to, że te dzieci na to nie mają czasu, że rodzice je nadmiernie kontrolują, bo się boją, po prostu tak po ludzku się boją o bezpieczeństwo swoich dzieci, nie dają szans dzieciakom na popełnianie błędów. A popełnianie błędów jest rzeczą w zasadzie najważniejszą w naszym życiu, bo tylko tak naprawdę my się uczymy na błędach. To tutaj dodam tylko, że sam doświadczyłem takiego systemu bez ocen, bo kończyłem studia magisterskie w Szwecji i tam w ogóle na przykład nie mieliśmy ocen i to pomagało w takim tworzeniu ducha współpracy tak naprawdę, mimo że był to kierunek architektoniczny, gdzie by się wydawało, że ludzie z sobą dość mocno gdzieś tam rywalizują, to myślę, że to się przyczyniło do tego, że nagle wszyscy się dzielili tą wiedzą. Ja się najwięcej nauczyłem chyba od swoich, że tak powiem, współstudentów niż nauczycieli i to też dużo pokazuje właśnie na ten temat. Cieszę się, że panie podkreślają też taką potrzebę wyjścia właśnie poza ramy szkoły. Dużo się mówi o tych modelach skandynawskich właśnie nauczania i to myślę, że też jest bardzo ciekawy kierunek, warty rozważenia. Oczywiście też nie uda się tego wprowadzić z dnia na dzień, ale myślę, że warto w tę stronę dążyć. Chciałem jeszcze zapytać o taką kwestię związaną właśnie z czasem w ogóle poświęcanym na naukę. Czy według pani długość, właśnie czas jednej lekcji umożliwia osiągnięcie założonych celów szczegółowych i czy dają one komfort dydaktyczny nauczycielowi i uczniom, a jeśli nie, to co by dało? Ja tak się uśmiecham pod nosem, bo nie wiem. To znaczy, wydaje mi się, bo z jednej strony mam świadomość tego, że 45 minut i ani sekundy dłużej, i ani sekundy krócej jest bardzo sztucznym tworem. I to wstawanie takie na dźwięk dzwonka wszystkich. U mnie też już nie ma dzwonków w mojej szkole, co też jest fajne, ale i tak jak zostaje 15 sekund do końca lekcji, to mi już tam zawsze jakiś uczeń pokaże na zegarek, że, tak. Żebym była czujna. Oczywiście wiem, że są takie procesy, które uda się w ten sposób zrealizować i jest bardzo wiele takich, których się nie uda. Ale myślę od razu o organizacji pracy szkoły i od razu myślę o tym, że mamy przeładowane klasy i bardzo liczne, a od września to w ogóle będzie tych klas więcej przy tym takim niefortunnym roczniku i współczuję wszystkim też rodzicom stresu, którzy teraz właśnie się zastanawiają, co z tym dostaniem się do szkoły średniej. Więc wiem, że na poziomie organizacyjnym to na pewno byłoby duże wyzwanie, ale sama uwielbiam takie sytuacje, gdzie przez przypadek na przykład uda mi się zblokować dwie lekcje jedna po drugiej i właśnie to, o czym pani Lucyna mówiła, że mogę wyjść na przykład nie zabierając, nie kradnąc koledze jakiejś jego bardzo cennej lekcji, gdzie on potem musi gonić materiał.
czy mogę sobie pozwolić na to, że jeśli mam z daną klasą historię i WOS, to ja sobie na tych dwóch lekcjach jestem w stanie zrobić takie działanie projektowe, które i zahaczy o WOS, i zahaczy o historię, i zahaczy o język polski, jeszcze trochę wychowawczej lekcji na tym zrobimy. Miałam kiedyś taką obserwację lekcji przez moją byłą szefową, która zapytała, że pani Agnieszka, teraz proszę wpisać do tabelki tutaj, jakiego przedmiotu pani uczyła na tej lekcji, a ja będę trochę w sumie wszystkich. I było zabawnie, bo tabelki są bezlitosne i mimo, że bardzo jej się podobała ta lekcja, to bardzo miałyśmy dużą trudność, żeby do tego arkusza tam wszystko w odpowiednich momentach wpisać. A ja jednocześnie miałam poczucie, że zrobiłam świetną lekcję, która bardzo, bardzo dużo przyniosła po prostu dzieciakom, nie? Które też były super zadowolone. Więc nie wiem, no na pewno warto uwolnić szkołę z takiego bardzo sztywnego gorsetu. Warto zaufać ludziom. Też pani Ulcza o tym trochę mówiła, o zaufaniu do państwa. My w ogóle mamy problem w Polsce z zaufaniem. Również w szkole jest duży problem z zaufaniem. Idzie to od góry, to znaczy jeżeli poszczególnie ministrowie nie ufają nauczycielom, nauczycielkom, czy potrafią ich w ogóle obrażać, co po niektórzy, podważając ich kompetencje, dzieląc ich i tak dalej, no to o jakim my tutaj w ogóle zaufaniu i takim poczuciu bezpieczeństwa mówimy na niższych szczeblach. I polska szkoła jest taka mocno, mocno hierarchiczna, co się ostatecznie skupia na, przede wszystkim na dziecku, a to najgorzej, bo dziecko powinno być przedmiotem tego szczególnego zainteresowania i szczególnego wsparcia. Więc na pewno większe zaufanie. Ja bym powiedziała, że właśnie to odchudzenie podstaw programowych pozwoli projektować takie ciekawsze lekcje, takie wychodzące poza schematy, takie interdyscyplinarne. Są szkoły, które robią to eksperymentalnie i wracają do takich elementów nauczania blokowego i potrafią naprawdę świetnie to zrobić, więc to oznacza, że się da, więc nic tylko czerpać. Natomiast co sprzyja, ja bardzo lubię pracę projektową właśnie i ta praca projektowa, która trochę też zahacza o czas wolny, dlatego nie robię jej nigdy bardzo dużo czy kilku dużych projektów w roku, raczej jeden taki projekt, to mam poczucie, że właśnie kształci kompetencje, jest trochę niezależna od tego symbolicznego dzwonka i daje tą przestrzeń na poszukiwanie własnych, nie wiem, rozwiązań, tematów, zainteresowań przez młodego człowieka. Więc podejrzewam i trochę chyba sama jestem tego dowodem, że da się w systemowej szkole wbrew dzwonkom, wbrew ocenozie, wbrew podstawie programowej robić też naprawdę fajne i rozwijające rzeczy, ale to czasami wymaga odwagi, a czasami wymaga w ogóle wiedzy, że tak można. Z taką może refleksją zostawię. Czyli na tak zaufanie, tak, większy szacunek i też mniejsze trzymanie się jakichś takich bardzo sztucznych ram, a na nie ocenoza. Tutaj myślę, że też fajne słowo. Na koniec jeszcze chciałem wrócić do kompetencji i tutaj chciałem zacząć od pani dyrektor, bo w badaniu ankietowym Związku Miast Polskich obie grupy ankietowanych, czyli zarówno nauczyciele, jak i rodzice, wskazały, że kluczowe jest to, by szkoła zapewniła uczniom nabycie umiejętności współpracy, współżycia społecznego, rozwiązywania problemów, radzenia sobie na rynku pracy oraz dobre zdanie egzaminu końcowego. Jednocześnie zaskakująco nisko umieszczono zdobycie wiedzy, czyli znajomość faktów, dat czy pojęć. A za zupełnie nieistotne uznano ukształtowanie postawy patriotycznej oraz zdobycie sprawności fizycznej. Więc zacznę od końca, bo lekarze biją na alarm. Uczniowie, uczennice są w coraz gorszej kondycji fizycznej, niestety, oraz psychicznej także, o czym już wspominaliśmy. A my, jak widać, nie przykładamy do tego zbyt dużej wagi. Zastanawiam się właśnie, jak pani myśli, z czego to w ogóle może wynikać, że w przytoczonych ankietach zauważana jest taka ewidentna sprzeczność, bo wartością dla ankietowanych jest na przykład dobre zdanie egzaminu końcowego przy równocześnie niskiej ważności dla wiedzy, faktów i pojęć. To wynika prawdopodobnie właśnie z tej, jakby piękne słowo, ocenozy i z tego, że my nie jesteśmy w tej chwili i jako ludzie dorośli, i jako uczniowie nastawieni na współpracę. Coś się w nas stało takiego, w Polakach ogólnie, że każdy jest jakby sam dla siebie i w związku z tym to przekładamy na młode pokolenie. Zaczynanie uczenia dzieci współpracy na poziomie, nie wiem, starszych klas szkoły podstawowej to jest już zmarnowany czas. To się powinno zaczynać tak naprawdę od przedszkola i ta współpraca, proszę zwrócić uwagę, o ironio, w preambule do podstawy programowej jest bardzo mocno wyartykułowana i podkreślona, czyli to, na co wskazali badani, jest w podstawie programowej, ale nie ma później przełożenia na zbyt dużą ilość treści i to treści nastawionych na zapamiętywanie przede wszystkim. Widocznie źle trafiamy do społeczeństwa.
Państwa, że rozwój fizyczny dziecka, czyli ten ruch, jest powiedziałabym bardziej niezbędny niż matematyka czy język polski, dlatego że dziecko, które nie rusza się, nie ma wpojonego nawyku ruchu, ono nie będzie osiągało tych bardzo dobrych wyników i to już jest dawno zbadane. Stąd w edukacji wczesnoszkolnej, na przykład tam, gdzie jest jeden nauczyciel, te dzieciaki bardzo dużo czasu spędzają na różnorodnych formach ruchu. W klasach starszych rodzice, nauczyciele, nastawiamy się na ten sukces egzaminacyjny, bo gdzieś tam po 8 klasie jest ten egzamin, później jest robiony jeszcze jedna bardzo niebezpieczna rzecz, ranking egzaminacyjny szkół, które osiągnęły bardzo wysoki poziom. Od razu dyskredytujemy dzieci z innych szkół, porównujemy szkołę ze szkołą, w związku z tym te szkoły, które osiągnęły bardzo wysoki sukces egzaminacyjny, w cudzysłowie ten sukces egzaminacyjny, nagle mają ogromną ilość uczniów, bo mimo tak zwanej rejonizacji następuje przemeldowywanie w rejon tych szkół. I co się dzieje? I tak naprawdę cały czas kładziemy nacisk na wiedzę i sukces egzaminacyjny, a nie bierzemy pod uwagę tego, co w wieku szkoły podstawowej jest bardzo ważne, na po prostu zwykły ruch i to niekoniecznie układany, taki swobodny ruch, co sprzyja również nawiązywaniu kontaktów. Ja jestem troszeczkę starsza od Państwa, ale ja ze swoimi kolegami, koleżankami spędzałam milion czasu na różnego rodzaju placach zabaw, wcale nie takich ślicznych jak dzisiaj, i myśmy po prostu nawiązywali takie kontakty, które procentują nam do dzisiaj. Dzisiaj mogę zadzwonić do kolegi czy koleżanki i poprosić o pomoc, bo my się znamy. Nie wiem, jak samotne będzie to pokolenie, które w tej chwili po prostu jest nastawione tylko i wyłącznie na sukces egzaminacyjny i tą naukę bez ruchu. Czy chciałaby Pani jeszcze coś do tego dodać, Pani Agnieszko? Tak, bardzo chętnie. Myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby dużo pracować z rodzicami. To znaczy ja szkołę zawsze widzę jako naprawdę taką żywą tkankę społeczną, taką społeczeństwo po prostu w soczewce. I jeżeli nie budujemy relacji zdrowych, fajnych, mądrych, partnerskich, nie tylko nauczyciele z nauczycielami, tylko właśnie w obrębie tej triady edukacyjnej, czyli rodzice, całe grono pedagogiczne, uczniowie, uczennice. Do tego bym dodała w ogóle jeszcze wszystkie osoby pracujące w szkole, cały ten pion taki administracyjny, bo wiem, że bardzo często to właśnie z tymi pracownikami i pracowniczkami młodzi ludzie nawiązują bardzo fajne relacje i im się chętnie zwierzają i czasami się wypłakują w rękach. Ja to zawsze obserwowałam we szkołach, w których uczyłam. Pani sklepiku jako po prostu pierwsza powierniczka dla wielu młodych osób, albo super relacje na przykład z paniami sprzątającymi. W mojej poprzedniej szkole bardzo dużo dzieciaków miało. Więc jeżeli nie nauczymy się patrzeć na to, jak na właśnie takie mikrospołeczeństwo, to trudno budować tą tkankę społeczną. A mamy ten wyścig. Zgadzam się tutaj też z tym, że jesteśmy bardzo nastawieni na indywidualny rozwój. Obserwuję to. Tak mi się wydaje, że po 89 roku, po transformacji, przez to, że tak bardzo radykalnie zmienił się ustrój, to mnóstwo ludzi nas postawiło na ten indywidualistyczny sukces. A dzisiaj wiemy, że to nie buduje społeczeństwa, tylko nastawienie na mnie, moje wyniki, moje sukcesy, nie wiem, moją pensję i tak dalej. To jest myślenie jednak takie egoistyczne i takie, które nie sprzyja budowaniu na przykład, nie wiem, wrażliwości społecznej, tak, społeczności lokalnych i tak dalej. To jest też związane dla mnie z takim kryzysem w ogóle edukacji obywatelskiej w Polsce, która nie istnieje. Profesor Wioletta Knopińska kilka lat temu zbadała to bardzo dobrze, po prostu nie istnieje w Polsce edukacja obywatelska. Oczywiście są wyspy, w których szkoły są obywatelskie, w których młody człowiek ma wpływ na tą swoją szkołę, czy rodzic bardzo duży, ale nadal jakby nie jest to rozwiązanie systemowe i to uczenie wrażliwości, współpracy, zgadzam się, że to jest w ogóle podstawa absolutnie i to też można zrobić w ogóle bez systemu, tylko bardziej tu bym pracowała na świadomości i rodziców, i nauczycieli, i nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek. Może jeśli chodzi o te egzaminy, ja trochę rozumiem rodziców, dlaczego uważają, że powinien być na to położony nacisk, bo chcą dobrze dla swojego dziecka, a nadal żyjemy w paradygmacie, w którym dobrze zdane egzaminy końcowe zapewnią dostęp do jakiejś wybranej następnej szkoły, a ta wybrana następna szkoła ma zapewnić sukces zawodowy dziecku. Więc to jest taka zwykła troska i miłość, którą bardzo dobrze rozumiem. Problem polega na tym, że już według badań wielu, ale m.in. In Future Institute,
za 10 lat nowych zawodów ma być 65%, tak? Czyli jakby 6 minimum. Według badań nawet między 60 a 80% zawodów po prostu, w których będą pracowali nasi uczniowie, uczennice, nie istnieje dzisiaj, nie jesteśmy w stanie ich wymyślić. 10 lat temu nie było zawodu TikTokera i można się śmiać albo można to krytykować, ale tak jest dzisiaj, tak? To znaczy cały sektor mediów społecznościowych, z których żyją ludzie, jest ważnym elementem rynku i nie wiemy po prostu, jak dynamicznie ten rynek się zmieni. A rodzice po prostu tak są gdzieś w tym paradygmacie wychowani sami, że chcą dla dobra swojego dziecka to zrobić, żeby te wyniki miało wysokie. Więc trochę to rozumiem, ale warto z nimi popracować, warto ich tutaj oświadomić, że jakby to wkuwanie i wysokie wyniki w egzaminach nie zapewniają, jakby nie są już gwarantem sukcesu życiowego tak zwanego. A wychowanie fizyczne, cóż, nadal dużo osób ma takie traumy związane z lekcjami wychowania fizycznego, a jednocześnie ja znam bardzo wielu wspaniałych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy właśnie w taki sposób harmonijny mówią, prowadzą po prostu edukację zdrowotną. I może to jest to, czego mi brakuje. Nie, żeby osobny teraz przedmiot zrobić edukację zdrowotną, bo tych przedmiotów jest za dużo, ale żeby to był ważny element filozofii szkoły, edukacja prozdrowotna, również z naciskiem oczywiście na ruch, ale nie na wyniki, nie na ośmieszanie tak, dzieciaków, bo to jest też kwestia presji rówieśniczej, z której powinniśmy walczyć. Temat kolejny rzeka, podejrzewam, że na cały odcinek podcastu. Ja jestem za tym, żeby było dużo ruchu w szkole, jestem jednocześnie przeciwko temu, żeby w ogóle były jakiekolwiek oceny z tego przedmiotu, żeby dzieciaki miały tak zakodowane, że tak powiem, że właśnie zadbanie o swój dobrostan psychiczny i fizyczny, nie wiem, spacerowanie, no jakiekolwiek formy relaksu na przykład, plus właśnie aktywność fizyczna dla zdrowia, to jest model antyczny, sprawdzony i wiemy, że właśnie idzie w parze rozwój intelektualny z rozwojem fizycznym. Nie od parady mamy te sformułowania w zdrowym ciele, zdrowy duch, tylko trzeba to zrobić właśnie w mądry sposób, a często dzisiaj obserwujemy, że jest tak duża presja na wyniki takie nieosiągalne dla wielu dzieciaków, że one po prostu rezygnują z lekcji, załatwiają sobie zwolnienia, tak naprawdę nieprawdziwe, tak z tego WF-u, bo tak bardzo boją się tych lekcji, więc to jest też duże pole do pracy. Sam pamiętam właśnie nieprzyjemności związane na przykład z jakąś dyscypliną, tak? Skok przez kozła na przykład, który był postrachem wielu osób, czy zmuszanie gdzieś tam takie grupowe wymuszanie na przykład do tego, żeby zajęcia z wychowania fizycznego dominowała piłka nożna, ale to tak jak pani powiedziała, to jest myślę, że temat na już kolejną dyskusję. Ja tutaj w ramach podsumowania chciałem powiedzieć, że taką zasadniczą rekomendacją z najświeższego stanowiska Zarządu Związku Miast Polskich jest właśnie rozpocząć debatę z udziałem ekspertów, nauczycieli, rodziców, której efektem będzie stworzenie systemu edukacji odpowiadającego oczekiwaniom społecznym. I nasze spotkanie, ten podcast jest odpowiedzią na ten postulat, odpowiedzią w takiej mikroskali. Myślę, że bez wątpienia się zgodzimy, że edukacja jest najważniejsza. Warto natomiast dyskutować nad kształtem, nad formą tej edukacji. No i zastanawiać się, jak sprawić, żeby była efektywna. I właśnie o tym próbowaliśmy Państwu opowiedzieć w naszej dzisiejszej mikroskali. Także Pani Lucyno, Pani Agnieszko, chciałam bardzo podziękować za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Było mi ogromnie miło poznać głos Pani Agnieszki i posłuchać jej przemyśleń. Dziękuję serdecznie.